Słowo Boże uczy nas wyraźnie o tym, że gdy uwierzy człowiek w Pana Jezusa Chrystusa, to przestaje być grzesznikiem, przestaje mieć jakąkolwiek świadomość grzechu, gdy raz na zawsze został oczyszczony i staje się świętym Bożym, któremu jest również przypisana sprawiedliwość, gdyż tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, tak samo właśnie dzieje się z każdym, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa i jest raz na zawsze zbawiony. Mamy w Rzymian, liście do Rzymian, 8 rozdział od 7 do 8 wersetu napisane: zamysł ciała jest wrogi Bogu. I to chodzi o to, że prawdziwy wierzący ma dwie natury. Starą naturę, w której się urodził jako potomek starego Adama, i nową naturę, którą dostał w wyniku narodzenia na nowo, w wyniku uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, w wyniku znalezienia się w Chrystusie, w wyniku tego, że uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i ma nową naturę. Pismo Święte uczy, że każdy narodzony na nowo człowiek ma dwie natury. Jedną otrzymaną przez naturalne narodzenie, która jest całkowicie i beznadziejnie zepsuta i zła, oraz nową naturę otrzymaną przez nowe narodzenie, która jest naturą samego Boga i dlatego jest całkowicie dobra. Bóg nie mówi, że nikt z nienarodzonych na nowo nie jest miły, kulturalny, łagodny, hojny, miłosierny czy nawet religijny. Bóg mówi, że nikt z natury nie jest sprawiedliwy, nikt nie rozumie Boga ani nie szuka Go. Jedną z najboleśniejszych prób wiary jest przyjęcie boskiej oceny ludzkiej natury, uświadomienie sobie, że nasi mili i moralni przyjaciele, którzy nierzadko są skrupulatni w wypełnianiu każdego obowiązku, przepełnieni sympatią dla niedoli ludzkości oraz zaangażowani w dochodzeniu ludzkich praw, są jednak niechętni, aby podobać się Bogu i niewrażliwi na ofiarę Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, którego boskości z niewypowiedzianą zuchwałością zaprzeczają i którego Słowo Boże, którego Słowo pogardliwie odrzucają. Wytworna, łagodna Pani, która z przerażeniem wzdrygnęłaby się przed grubiaństwem, jakim jest zarzucanie kłamstwa bliźniemu, codziennie czyni Boga kłamcą, jak uczy pierwszy list Jana, 1 rozdział 10 werset oraz 5 rozdział 10 werset. A ta trudność jest jeszcze większa. Ta trudność jest większa dla tysięcy przez obecne wychwalanie ludzkości z zakazalnicy. Człowiek nienawrócony ma potrójną niezdolność. Może on być utalentowany, kulturalny, sympatyczny, hojny lub religijny. Może uczciwie płacić swoje zobowiązania, być prawdomównym, pracowitym, dobrym mężem i ojcem, lub wszystko to razem, ale nie może być ani posłuszny Bogu, ani podobać się Bogu, ani rozumieć Boga. Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa przeciwnie, chociaż nadal posiada swoją starą naturę, niezmienioną i niezmienną, otrzymał nową naturę, która według Boga jest stworzona w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Według Biblii regeneracja jest stworzeniem, a nie zwykłą transformacją. Jest wprowadzeniem nowej rzeczy, a nie poprawą starej. Jak otrzymaliśmy starą ludzką naturę przez naturalne urodzenie się, tak otrzymujemy nową boską naturę przez regenerację. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.